Zademonstruję wam teraz gameplay z Need for Speed Payback. Jest to początek fabuły, gdzie możemy przetestować sobie kilka różnych samochodów z bodajże kilku różnych klas. Na początek dostajemy mocnego Koenigsegga Regera z tylko jednym biegiem i rzeczywiście, ponieważ jest to gra arcade'owa, to powinienem się spodziewać, że może być tu kilka biegów, ale na szczęście twórcy Need for Speed'a nie zrobili z tego aż takiego arcade'a i rzeczywiście tym Koenigseggiem jeździ się bardzo w porządku, mamy tylko jeden bieg, on tam rozpędza się na tym jednym biegu tak bardzo dziwnie, mamy wrażenie, że tak, nie wiem, jedzie i co, tak jak elektrycznym prawie, że, ale przy tym brzmi bardzo fajnie. Mamy tutaj taką początkową scenę, gdzie bohaterowie między sobą rozmawiają i jest takie wprowadzenie do fabuły. Oczywiście tej całej fabuły nie mam zamiaru wam nawet pokazywać, bo chciałbym, żebyście sami sobie ją przeszli i grali. A będę starał się raczej pomijać takie kwestie, myślę, że w moich późniejszych gameplayach. Raczej będę skupiał się na tuningowaniu samochodów, na jakichś tam może tipach, bo już trochę pograłem w tego Need for Speed'a i troszeczkę się go nauczyłem, że tak powiem. No i mamy tutaj Skyline'a. Niektórzy narzekają, że nie ma Supra, ale kuźwa, jest Skyline, no co wy chcecie? Skyline to jest podstawa, R34, my god. Zobaczcie, jak fajnie można go stuningować. Nie wiem, czy to nawet nie jest wersja Nismo, bo tak patrzę na ten tylny zderzak. No i tak wygląda to jak Nismo, ale może można po prostu sobie taki pakiet zainstalować. Ja jeszcze, jak grałem sobie, to nie odblokowałem tego samochodu. I to jest chyba wersja wyścigowa zrobiona. Znaczy, ten samochód jest tą wersją wyścigową. I na początku mam takie wprowadzenie, gdzie dowiadujemy się, że mamy jednak przerąbane i musimy zacząć naszą karierę tak jakby od nowa. Ale słyniemy z tego w mieście, że jesteśmy najlepszymi kierowcami i nic nam nie stoi na przeszkodzie, i żeby wygrać każdy wyścig. I jeden z ziomali to wykorzystuje i postanawia nas zwerbować. Krótko mówiąc, tak zaczyna się fabuła w tej grze. No i na początku, tak jak mówiłem, możemy sobie przetestować kilka furek z tych takich lepszych, szybszych lub też fajniejszych. Tutaj sobie grałem, nie było specjalnie trudno uciec policji. Pytaliście się mnie właśnie, czy policja jest trudna w Need for Speed Payback do pokonania. Czy jest tak samo upośledzona jak w 15? O, tutaj mnie zepchał. To nie jest radiowóz, to jest jakiś gang akurat. Jeśli chodzi o właśnie pościgi, no to tutaj jakoś ta policja nie rzuciła mi się specjalnie w oczy. Nie miałem problemu, żeby ją zgubić. Czasami mi przeszkadzali, wiadomo, spychali mnie gdzieś tam, ale nie było problemu, żeby gdzieś im tam nawiać i jakoś tak, no spoko ogólnie jest. Nie jest to taka trudna policja jak na przykład Need for Speed Most Wanted 2005. Tak? I tutaj mamy taką scenkę, o której wam mówiłem. Ten gościu będzie nas zatrudniał, to jest jakiś tam agent. No i później możemy sobie pojeździć chyba najnowszym jakimś Astonem Martinem, jak mogłem pomylić? Aston Martin, to jest Aston, mój pies. Najnowszy, najlepszy, najszybszy, najfantastyczniejszy. No i jesteśmy jego szoferem, tego naszego szefa, jak na razie. Dostarczamy mu samochody. Nie no, to jest akurat jego bryka i musimy gdzieś ją dowieźć, żeby on mógł sobie nią odjechać. Także zaczynamy od naprawdę bardzo niskiego poziomu w tej grze. Ale fabuła jest bardzo ciekawa, z tego co sobie tam chwilę pograłem, jest spoko. I tutaj mamy taką akcję w Astonie Martinie. Nie wiem nawet jaki to jest model. Bo nie wiem, nie obserwuję tej marki jakoś specjalnie, ale wygląda kozacko z tyłu i wygląda kozacko z przodu. Nie wiem, to może następca Vintage'a V12 czy coś takiego. Cyk. No i teraz się powoli będziemy dowiadywać też, że będziemy mogli brać udział w wyścigach. Jeszcze pojawiają się jakieś samouczki, chociaż już to jest jeszcze element takiego prologu, takiego wstępu do gry. Nie jest to jeszcze ten moment, kiedy mamy pełną kontrolę nad tym, co możemy robić w świecie, jeździć sobie gdzie chcemy.
Pewnie zwróciliście uwagę na fakt, że samochody, które jeżdżą sobie po drodze, trafiki, tak? Są to auta licencjonowane. To jest bardzo fajne. Nie we wszystkich NFS-ach były licencjonowane samochody ruchu ulicznego. Także to jest fajny smaczek. I świat, jak widzicie, wygląda bardzo w porządku. Grafika, moim zdaniem, jest ok. Nie ma tu żadnych wodotrysków, nie wiadomo czego. Tak naprawdę, jeśli chcecie znać moje osobiste zdanie, wydaje mi się, że Forza Horizon 3 wyglądała lepiej. Chociaż z drugiej strony też tutaj mamy więcej szczegółów otoczenia, no nie? Tak jak w GTA mamy tych obiektów gdzieś tam poukrywanych, czy gdzieś tam na poboczu znacznie więcej. No ale te gry są skonstruowane tak, żeby konsole sobie z nimi poradziły, więc na PC-tach zobaczymy ewentualnie jakieś tam lepsze efekty i tak dalej, ale złożoność całego tego terenu no, będzie na takim poziomie, żeby te konsole dały sobie radę. Krótko mówiąc, nie ma tu żadnych tam rewelacji, ale tu chodzi bardziej o grywalność, bo grywalność jest naprawdę spoko. Z tego, co sobie pograłem 6 godzin, muszę przyznać, że gra się fajnie. Jest spoko i nie mogę się doczekać, kiedy już dostanę swoją taką wersję na mój komputer czy tam na konsolę i sobie pogram, sprawdzę ją. Jestem też ciekawy, czy na konsole te najnowsze PS4 Pro i Xbox One X będzie można odpalić tę grę w 60 FPS-ach, bo no właśnie, tutaj jest taka polityka tych nowych konsol, że wszystko musi być w 4K i w ogóle, ale płynność na poziomie 30 FPS-ów. No kurczę, są to jednak troszeczkę mocniejsze sprzęty. Ja kosztem tej lepszej rozdzielczości, wyższej rozdzielczości wolałbym mieć lepszą płynność. Tutaj poznajemy kolejną postać. To są dwie główne postaci. Tą, którą przed chwilą grałem i ta postać. Ten postać. Chciałem powiedzieć. Ta postać to jest taki drifter, offroader i taki no, ziomek, luzak troszeczkę, który lubi hardkorową jazdę. Tutaj taki hashtagger. Tutaj taki pocisk do youtuberów i influencerów. Czyli ten gościu jest mistrzem w grach wyścigowych i tak się lansuje i zaraz będzie chciał pojeździć z nami, podriftować po prostu Subaru BRZ. Jak wiemy, Toyoty żadnej w tym NFS-ie nie będzie, ale będzie za to Subaru BRZ. No i zobaczycie przy okazji, jak będzie mi szedł pierwszy drifting. Pierwszy raz będę driftował samochodem driftowym. I moim zdaniem, jak na pierwszy raz, pierwsza styczność z driftingiem, wcale nie poszło mi tak źle. A jeśli pamiętacie moje początki w 15, w Need for Speed 2015, no tam driftowanie szło mi okropnie, tak? No widzicie, tutaj gdzieś się rozbiłem, ale bardzo mało czasu minęło zanim sobie to driftowanie ogarnąłem na tyle, żeby móc całkiem fajne wyniki ogarniać. A nie tylko chodzi tu o wyniki, a też o fakt, że całkiem fajne ślizgi udało mi się robić. Zobaczcie w ogóle, jaki tuning fajny można robić tych furek. To oczywiście nie jest moja furka, to jest furka stuningowana, którą wszyscy będziecie sobie jeździć, jeśli zaczniecie sobie grę w Paybacku. Ale to wam pokazuje troszeczkę mniej więcej obraz tego, jak można fajnie jest tunigować te fury. Dodatkowo zauważyłem, że wraz z postępami w fabule dostajemy jakieś tokeny, czyli takie karty chyba, które możemy wymieniać na coś, na punkty, na jakieś tam części i to jest bardzo przydatne, bo dzięki temu możemy sobie szybciej coś tam zdobyć, tak? Jakąś tam kasę czy ewentualnie część, żeby ulepszyć samochód. No i to tyle. Zapraszam was na kolejny gameplay już z takiej jazdy dowolnej i z wyścigów w Need for Speed Payback. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.